uważam, że na 20. konferencji powinniśmy podkreślić, że nie tylko król Władysław Łokietek jednoczył Polskę kiedyś i jego syn Kazimierz Wielki, ale po tych konferencjach zaczniemy jednoczyć Polonię, która może się przyczynić do tego, aby Polska znowuż była wielka. Ja mam na sobie typowy strój polskiego szlachcica, kontusz polski, składający się z kilku elementów. Buty, podobnie na metody kozackie, czyli luźne, szarawary, spodnie, wewnętrzna część kontusza, pas, nazywany pasem słudzkim, bardzo ciężko do założenia, oraz tak zwaną zewnętrzną kapotę, którą można używać w zależności od celebracji, albo wisząc, albo pokrywając się ze sobą. A myślę, że ludzie będą zadowoleni na tej konferencji, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. I mam nadzieję, że jest to taki przebłysk, że możemy coś zrobić. Nie chcemy robić jako Polonia, żeby ktoś za nas coś robił, za nas myślał, za nas decydował. Potencjał czuję w nas samych. Jesteśmy, jak mówią Amerykanie, people make a difference. Czyli my sami możemy zmienić. Nie prośmy nikogo o zmianę. Zróbmy sami zmianę, a najlepiej zacznijmy od nas samych. Ponieważ jest to 20. Światowa Konferencja Polonii, będą elementy nie tylko strojów polskich, ale już zdradzę, elementy strojów chińskich i elementy strojów wietnamskich. Polonia jest wszędzie, jak Państwo zauważą, dzięki polonijnej internetowej telewizji. Jak Państwo widzą, reprezentujemy kulturę nie tylko staropolską, ale również kulturę wietnamską, kulturę chińską. Właśnie tu tak można powiedzieć, że wyszła Polonia poza granicę Rzeczpospolitej Najjaśniejszej i w myśl powiedzenia od Chicago do Tobolska. Sięgamy aż po Wielką Azję, z naszego Chicago z Wiesławem, aż po Chiny i Wietnam. Dołączyła do nas również Norwegia, czyli Polonia jest wszędzie. Jesteśmy w pięknym mieście Kopernika i ruszamy bryłę polonijnego biznesu. Polonia? Ok, Polonia, tak. My husband, Piotr, jakbyś mógł Polonii całego świata powiedzieć, co twoja żona powiedziała. Żona się przedstawiła, powiedziała, jakie ma związki z Polską, czyli ma męża Polaka, dzieci, które są łącznikiem między kulturą polską a chińską, no i że jest ze wspaniałym mieście, ze wspaniałymi ludźmi na wspaniałej imprezie. W Toruniu, tak. Na kongresie Polonii 20. Po wietnamsku niech coś powie, a ty później przetłumaczysz. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đến với hội nghị ở Warsawa. Thì cảm thấy rất là tuyệt vời. Mọi người rất ở đây rất là gần gũi. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Na pierwszy raz do Storun, do Polonia, Infonia i bardzo miło. I to ona mówiła, wszystkiego najlepszego. I dziękuję bardzo. Wiesław, może jako doświadczony tu człowiek w biznesu, powiedz tej Polonii, jak nie tylko trzeba robić biznes, ale jak warto też przyjechać do Polski. Polacy są wszędzie, od Chin, Wietnamu, po Japonię, a więc cieszymy się, że raz w roku możemy się spotkać w tak potężnej grupie. A więc życzę dla wszystkich owocnych obrad i dużo, dużo umów firmowych. Hubercie, no dzięki Tobie zaistniała światowa telewizja internetowa, a więc tutaj mamy przedstawiciela z Norwegii, który ma tą telewizję międzynarodową. Oddział jest w Chicago i tam raporty dajemy regularnie co jakiś czas. Chiny nam mogą dać bardzo dużo, mają cywilizację już 7 tysięcy lat. Nasza jest relatywnie młoda w stosunku do chińskiej, więc mamy pole do wymiany. Na pewno jest wiele rzeczy, których możemy się nauczyć od nich.
nich i mamy wiele rzeczy, których możemy nauczyć Chińczyków. Na razie jedwabny szlak idzie dołem, nie zahacza o Norwegię, ale być może ktoś wymyśli alternatywną drogę górą przez Norwegię. To jest nasza telewizja internetowa, oddział Los Angeles, oddział Warszawa, oddział Chicago, oddział Wietnam, oddział Chiny, oddział Norwegia, no to nasza siedziba jest. Telewizja Jedwabnego Szlaku. Tak, telewizja Jedwabnego Szlaku, prawda? I ja jeszcze muszę powiedzieć, wymyśliłem taki kawał dawno temu. We wrześniu w ubiegłym roku, kiedy byłem w Chicago, korzystałem z gościnności Wesleya i widziałem u niego taką gablotkę z medalami i z orderami, z oznaczeniami. On ma wszystkie oznaczenia świata. Wymyśliłem taki kawał. Przychodzi facet do Wesleya i mówi: dzień dobry, są ordery? Są. To poproszę 3 kilo. I would like to say all the best to you in Chinese. 事事顺利. 事事顺利. Yeah. 事事顺利. Okay, also.